pewno trudne spotkanie dla nas oczywiście, ze względu na i na przeciwnika, i na dzisiejszy stan boiska. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to, co graliśmy wcześniej, jeśli chodzi o Repakasko, na pewno będzie zdecydowanie trudniej. I tak było. I tak było, jak tutaj mówię. Co do samego wyniku, czy co do samego meczu, nie chciałbym za dużo, bo widzieliśmy, że zrobiliśmy, właśnie mój zespół zrobił więcej błędów niż gospodarze. Dlatego trzy punkty zostają w Radomiu. Oczywiście gratuluję trenerowi za rewanż. Chcieliśmy oczywiście zdobyć punkty, nie udało się. W dwóch meczu też jesteśmy zespołem słabszym. Natomiast dalsze nasze przemyślenia, dalsza nasza praca pod kątem tego, co sobie założyliśmy, ona będzie dalej trwała i wiemy, co nam zbrakło. Ten mecz, mówię, oprócz umiejętności piłkarskich też sfera mentalna była bardzo, bardzo ważna i gdzieś te momenty, zwłaszcza na początku pierwszej połowy, to dużo ułożyło to spotkanie, błąd ustawienie już w karnym. No, na takie rzeczy trzeba być przygotowanym, a my od początku meczu nie byliśmy. Końcówka, wiemy, że Olimpia końcówka strzela dużo bramek, ale za mało czasu, a zwłaszcza czwarta bramka to już przekreśliła szansę na to, żebyśmy mogli coś zdobyć. Chcę podziękować wszystkim kibicom, ludziom, którzy przyjechali, którzy jeżdżą za nami, za tą rundę. Wierzę w to i wierzymy ogólnie, że na wiosnę ten zespół będzie zupełnie inaczej funkcjonował, bez problemów, które przez całą rundę mamy. W tym kierunku chciałbym, żebyśmy podążyli. Dziękuję. Czy są pytania do trenera? Nie ma. Witam Państwa. No ja zacznę oczywiście od meczu, tak? No wiedzieliśmy, że ten mecz będzie przede wszystkim trudny ze względu na porę roku, tak? Na stan boiska, na wierzchni. Natomiast wydaje mi się, że się dosyć dobrze przygotowaliśmy do tego spotkania, jeżeli chodzi o te sprawy właśnie takie klimatyczne, bo widzieliśmy, tak jak trener tutaj mówił, też utrudniało zawodnikom granie w piłkę w no, pewne tam momenty, w pewnych momentach na boisku. Natomiast co do samego meczu, no tak, bardzo dobrze znowu weszliśmy w mecz. Pierwsza sytuacja, żółta kartka, mogła być nawet i czerwona, potem rzut karny, potem gdzieś tam, można powiedzieć, też jakieś sytuacje stwarzane. No szkoda, że do szatni nie strzeliśmy bramki na 2-0, bo Dominik Sokół miał naprawdę bardzo dobrą sytuację. No i w mojej ocenie no, bardzo dobry początek drugiej połowy, bo praktycznie w ciągu 10-15 minut my stworzyliśmy sobie 6-7 takich sytuacji, które no aż dziwne, że nie wykorzystaliśmy. Także ten mecz już powinniśmy zamknąć już na początku drugiej połowy, no ale potem wynik 3-0 i wydawało się, że ten mecz mamy pod kontrolą. Natomiast no, dostajemy dwie bramki. Jedną po stałym fragmencie z rzutu wolnego, drugą po aucie, no i z wyniku 3-0 robi się wynik 3-2 i trochę drżymy, tak? Natomiast ta bramka ostatnia, Leo, no też bardzo ważna, bo pomimo, że mamy tutaj sporą przewagę nad naszym przeciwnikiem, to ta bramka daje nam jeszcze większą przewagę, bo w tym meczu jesteśmy jakby lepsi. Natomiast no ja powiem szczerze tak, no szkoda, że ten sezon się dla nas kończy, bo do 8 meczy jesteśmy bez porażki, wygrywamy gdzieś tam, czasami remisujemy w meczach, w których jesteśmy lepsi i naprawdę końcówka ligi jest naprawdę bardzo dobra. Szkoda, że się ten sezon, ta runda się kończy, no bo jesteśmy naprawdę w dobrej dyspozycji i to dzisiaj też było widać na boisku. Co jeszcze? No chciałem oczywiście, bo to już ostatni mecz jest nasz, podziękować przede wszystkim kibicom, bo naprawdę w porównaniu z tymi pierwszymi meczami, gdzie tak trochę było niedowierzania, trochę było takie, pamiętamy, jakieś, no, może po tym braku awansu oczywiście, tych sytuacjach, ten stadion nas niesie, kibice dopingują, przychodzą, dziękuję im w swoim imieniu, w imieniu zawodników, bo naprawdę no, uważam, że tu w Radomiu piłka powinna być na pierwszoligowym poziomie kibicowsko, tak jak kiedyś powiedziałem, no, jesteśmy na ekstraklasę, natomiast sportowo mam nadzieję, że powoli idziemy w górę i może te następne pół roku też będzie równie udane. Ale myślę, że czas na podsumowanie przyjdzie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, są pytania? Panie dyrektorze, tradycyjnie, bo już dnia dzisiaj będzie pytań o meczu, nie będzie pytań. Powiem, że jedno słowo, dziękujemy. Dziękujemy w imieniu radomskich dziennikarzy za wspaniałą rundę, za super grę,
miło się przychodziło, miło się oglądało ten zespół. Mówię krótko, trenerze, bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Ja jako najstarszy wiekiem dziennikarz, stażem chyba też, bardzo serdecznie dziękujemy. No miło mi takie słowa słyszeć, natomiast wiemy, że sezon nie składa się z tam 20 paru meczów, tylko mamy jeszcze drugą rundę i ja zawsze mówiłem, że chciałbym się cieszyć na końcu, ale uważam, że to idzie w dobrym kierunku, tak? Musimy teraz wszystko zrobić, żeby się właśnie nie zadowalać tym, co mamy, tylko po prostu pracować ciężko i z poprzednich sezonów gdzieś tam no, czerpać te lekcje, tak, że po tej pierwszej rundzie zawsze było gdzieś tam w miarę dobrze. Teraz, tak jak mówimy, jest bardzo dobrze, ale ja wychodzę z założenia, że może być jeszcze lepiej. Także będę wszystko robił, żeby było jeszcze ta druga runda, żeby była jeszcze lepsza niż ta. No to na to jeszcze lepiej czekamy. Wszystkich zdrowia życzę trenerowi, proszę przekazać szatni wszystkim zawodnikom, w nim też również życzymy zdrowia. Bo ta runda pokazała, że dużo kontuzji nie było. Jak nie ma kontuzji, to jest wynik, jest gra. I to nas bardzo cieszy. Jeszcze raz na koniec. Dziękujemy za nasze. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Sponsorem relacji jest Blue Lemon, producent Radomiak Energy Drink, napoju kibiców Radomiaka.